Witam Was serdecznie, Andrzej Żuromski, akcja Stop Pomówieniom. Jesteśmy w mieszkaniu państwa Kownackich. Jest z nami cała familiada i pies, jak widzicie, tutaj biega sobie. Marzyciel się nazywa, piękna sprawa. Warto walczyć o swoje marzenia, warto nagłaśniać tego typu tematy, gdyż po prostu jak nie walczymy o swoje, możemy być poszkodowani. Jest z nami też pan Ikonowicz, witam serdecznie. Może pan powie o zaistniałej sytuacji. Co tu się wydarzyło, dlaczego pan podjął interwencję? Przede wszystkim to przed chwilą TVN wyszedł. Tak? A wydarzyło się i wydarza się dlatego, że no, dla wszystkich jest szokiem, kiedy się okazuje, że 9-latek ma 18 tysięcy długu i właśnie jakaś firma windykacyjna, tytułując go panem, i pan Kacper do jutra musi wpłacić, tak? No, ludzie się trochę przestraszyli, no to przyszli do nas do kancelarii, tam do naszej piwnicy, do Jarocińskiej, do Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. No i zaczęliśmy dymić. No po pierwsze zadzwoniliśmy do mediów, po drugie napisaliśmy maila i zadzwoniliśmy do Rzecznika Praw Dziecka. I właściwie no i pierwszy i drugi program telewizji, Super Express i Fakt i właśnie wszyscy święci, wszystkie media się tym zajęły, bo to jest efektowne. Zresztą wykorzystałem to, że to jest takie szokujące do tego, żeby się wszyscy wreszcie tym zaczęli zajmować, bo w istocie no oczywiście, że Kacper nie musi niczego spłacać, ale po pierwsze ci państwo nie wiedzieli i nie byli tego pewni. Po drugie, oczywiście mogli odrzucić w imieniu syna ten spadek, bo to był tylko dług, 18 tysięcy po dziadku i w ogóle jakby nie byłoby problemu. No ale jest coś takiego, co nazywam ostrożnością procesową. Lepiej narobić dużo hałasu, żeby się upewnić, że nasze prawa będą przestrzegane, bo oczywiście mamy pewne prawa zapisane w kodeksach, ustawach, ale bardzo często trzeba się uciekać do takich nagłośnień, jak ja to nazywam, czy akcji, żeby te nasze niezbywalne prawa były przestrzegane, no bo w końcu jakaś firma windykacyjna, jakiś wierzyciel, jakiś bank, no pozwolił sobie napisać, pan Kacper jutro ma zapłacić. Dlaczego to zrobili? Co? Nie mieli świadomości prawnej, że nie można z 9-latka ściągać 18 tysięcy? Mieli na świadomości ludzkiej. Mieli, tylko mieli nadzieję, że rodzice się przestraszą i zapłacą. I bardzo często ludzi o niskiej świadomości prawnej, często ludzi starszych, zdezorientowanych, no naciąga się na spłatę zobowiązań czy należności, które tak naprawdę należnościami i zobowiązaniami nie są, w świetle prawa nie są należne. No, to są duże pieniądze. Znaczy, u nas ludzie są zadłużeni z powodu biedy. No, 82% nie ma żadnych oszczędności. Co piąta rodzina w Polsce, żeby przeżyć do pierwszego, musi pożyczać i to niekoniecznie w bankach, bo zwykle nie mają zdolności bankowej, a więc u lichwiarzy. No, jak się pożyczy, to trzeba oddawać, więc w następnym miesiącu jest jeszcze gorzej. Pamiętam, to są dane DUS-owskie, te 20% rodzin, które właściwie są bankrutujące gospodarstwami domowymi już od 2 lat, więc ten kryzys się pogłębia i na tym żerują różnego typu lichwiarze, bo trzeba pamiętać, że póki jesteśmy w banku jeszcze zadłużeni, to jeszcze jest duża szansa, że coś się z tym zrobi. Może nawet się porozmawia z kimś w windykacji, żeby złagodzić warunki kredytowania, chociaż to zależy od banku. Są takie banki, które ja nazywam tą wrocławską linią ludzi słuchawek, prawda? Wszystkie konsumer banki, prawda? I te Getim banki i tak dalej. To tam nie ma z kim porozmawiać, bo tam tylko człowiek nas okrzania przez tą słuchawkę. Ale gorzej jest wtedy, kiedy bank sprzeda wierzytelność tym tak zwanym rekinom finansowym, którzy już naprawdę nie mają litości i przede wszystkim oszukują tych ludzi. Okej. Okay. Jest z nami też pani mecenas Małgorzata Ciuksza. Jako akcja Stop Pomówieniom współpracujemy z panią mecenas. Uczyliśmy się o pomoc prawną tej do rodziny. Może pani mecenas powie, jak tutaj wygląda sytuacja prawnie, tak w 100%, żeby ludzie mieli już pewność, o co chodzi, jak pomożemy i co się z tym, mamy nadzieję, wydarzy pozytywnym długiem, że on zniknie. Już mówię. Na podstawie dokumentów, które dostałam od państwa, no z nich wynika tak naprawdę, że nic groźnego tu się na tę chwilę obecną nie dzieje. Nie mamy komornika. Jesteśmy na poziomie właśnie banku, gdzie bank wezwał Kacpra do zwrotu tych 18 tysięcy złotych. No, bank też wystąpił do sądu o wydanie tego postanowienia o przyjęciu spadku przez Kacpra. Przepisy są takie, że jak osoba tak jak Kacper, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, to się tak profesjonalnie nazywa, jeżeli taka osoba przyjmuje spadek, to ona może przyjąć właśnie z tym dobrodziejstwem inwentarza tylko, czyli jeżeli w skład tego inwentarza spadku, czyli w skład tego, co wchodzi spadek, nie wchodzą żadne aktywa, a tylko długi, to tak naprawdę no, nie ma opcji, żeby Kacper musiał to zwracać. Tylko
co tu działa, o co nam tu chodzi, że państwo dostali, no tak naprawdę państwo, no bo nie Kacper, to wezwanie i oni się przestraszyli najnaturalniej w świecie, to jest normalne. Mnóstwo ludzi jest przestraszonych takim pismem i co robią? I oni płacą, boją się, nie mają pieniędzy też na to, żeby iść do profesjonalisty. No, no żeby... właśnie, pani Mogosiu, przepraszam, że przerwę to, co powiedział pan Ikonowicz, czyli takie pismo w ogóle nie powinno się przyjść, a w tym momencie przychodzi, bo ci prawnicy przez są doświadczeni prawnikami z banku i wiedzą, że tak naprawdę to pismo jest jakby w cudzysłowie nielegalne, że tych pieniędzy się nie należy. Jak się naprawdę mówi, liczą na drapane. No. To nie jest absolutnie nielegalne, no to jest naturalne, bo wzywają do zapłaty, tylko ludzie no, nie mają świadomości, boją się tego. Korporacje, ja tu też nie chcę bronić korporacji, ale też mają swoje jakieś tam prawa, też działają według określonych mechanizmów, robią to też, mają sens w tym, to nie jest takie bez sensu, co oni robią. Jest to oczywiście jakaś machina, która nie widzi w tym wszystkim człowieka, owszem, ale no to też są pewne prawa. Ale ja bym tutaj zapolemizował, no bo jeżeli, nie? Jak słusznie pani mówi, Kacper, ani jego rodzice nie mają obowiązku płacić, a ktoś, przecież no tam nie pracują idioci w korporacjach, są prawnicy, wie, że oni nie mają obowiązku płacić, to wysyłanie pisma, które uprawdopodabnia taki obowiązek, no jest zwykłym naciąganiem. No ja rozumiem ten tak myślenia, owszem, też, ale no tak działa system. Trudno z tym wszystkim walczyć, no bo nie możemy zabronić wysyłania takiego pisma. Ale możemy piętnować jakieś... albo godzić się na to, mówić, że okej, tak? Tak. Także tutaj ja bym był ostrożny przy takim, no bo trochę jest takie myślenie, no że jak ktoś może ukraść, bo miał okazję, no to dlaczego nie, prawda? No więc nieprawda, no to jak okazja czyni złodzieja, to on dalej jest złodziejem, tak? Znaczy jak gdyby, no to jest krzywdzenie tych ludzi, no ten bank nie zbiednieje z powodu tych 18 tysięcy, ale gdyby ci ludzie musieli to zapłacić, to pójdą z torbami, że oni nie są w stanie tego zapłacić i to ich chyba najlepiej chronić, bo po prostu nie mają, więc nie zapłacą, ale oczywiście ochroną jest... pomoc prawna, bo trzeba powiedzieć, że w sprawach cywilnych, właśnie takich dotyczących różnego rodzaju zobowiązań, właściwie prawie nie zdarza się, żeby ta słabsza strona, czyli dłużnicy, mieli profesjonalną pomoc prawną. I to jest pole do olbrzymich nadużyć, bo te prawa są zapisane w ustawach. Te prawa nie są może najgorsze, chociaż nie są najlepsze. Ale nawet z tych słabych praw, które ludzie mają, nie są w stanie korzystać bez pomocy prawnej i dlatego bardzo się cieszymy, że tu koleżanka się zajęła pomocą rodzinie. No i my jako wolontariusze też robimy to bardzo chętnie, dlatego, że paradoksalnie ta nasza pomoc, taka elementarna, polegająca na tym, bo do mnie przychodzi człowiek z kwitem, który jest jakimś kolejnym pismem procesowym, a on sądzi, że to jest wyrok i płacze, bo myśli, że zły. Tak. Albo przychodzi do mnie z wyrokiem sądu i mówi, no jest załamany, bo nie zrozumiał, że wygrał, tak? W związku z czym jakby ta nasza pomoc okazuje się zabójczo skuteczna. Tak. Bo raptem się okazuje, że on ma jakieś prawa i my mu pokazujemy w taki podstawowy sposób, jak z tych praw korzystać, prawda? Jeżeli można jeszcze. Właśnie to jest od tej strony problem, na problem trzeba spojrzeć, żeby ludzie nie bali się, żeby chodzili do takich organizacji jak pana organizacja, jak twoja Andrzej organizacja i nie bali się pytać, nie bali się prosić o pomoc, bo mnóstwo jest naprawdę darmowej pracy, darmowej pomocy prawnej wokół, tylko trzeba się nie bać, trzeba iść. Ja też apeluję o jedną rzecz, żeby prawnicy mówili do ludzi językiem ludzkim mimo wszystko, bo pewne no, instytucje prawne nie są do końca jasne. Tak samo jak mówi, czy do państwa mówił notariusz, czy mówił sędzia. On najprawdopodobniej pouczył w tych kwestiach, tylko państwo tego nie zrozumieli. A wystarczyłoby jedno proste zdanie i by państwo zrozumieli i całej tej sprawy, cała Polska by nie była postawiona na nogi i nie byłoby tej sprawy, prawda? Ale chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, że to tak nie jest różowo, bo bardzo często spotykam się z tym, że ci ludzie nam wysupują jakieś grosze, idą do adwokata, czyli no, zawodowca i dowiadują się, że muszą przegrać. Po czym przychodzą do amatorów, do wolontariuszy i wygrywają. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele adwokatów, po pierwsze nie chce brać takich spraw, no bo wziąć sprawę od biedaka to nie znaczy zarobić, prawda? A po drugie, bardzo często są to sprawy, które wymagają bardzo takiej tytanicznej pracy. Bo to jest praca na dokumentach, to jest chodzenie do sądu, a dla takiego adwokata, który zarabia krocie, walka o jakieś 5 tysięcy złotych, czy często 1000 złotych, prawda, niezapłaconego wynagrodzenia, czy coś takiego,
Jemu się to wydaje drobiazgiem, bo on ma inną perspektywę finansową i on zniechęca tych ludzi do walki. Tymczasem my oczywiście musimy ich zachęcać, bo nie chodzi tylko o tą kwotę, bo ta kwota dla tych ludzi często jest jeść albo nie jeść, to sobie powiedzmy otwarcie. Ale chodzi o to, że jeżeli wszyscy po kolei będą odpuszczać, to ci, którzy na naszej nieświadomości żerują, no będą zachęceni, żeby nas dalej doić. Tak, dokładnie. Dlatego o tym wszystkim mówimy i fajnie, że promujemy. Tak, dokładnie. Nagłaśniamy sprawę. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że powstała taka akcja na Allegro, to możemy śmiało zareklamować portal, dlatego żeście wiedzieli, gdzie szukać. Mamy specjalnie dla was koszulkę z podpisem najlepszego napastnika kadry, czyli Roberta Lewandowskiego. Specjalnie dla państwa. Ja dostałem tą koszulkę kiedyś dla syna, ale mój syn zgodnie się zgodził ze mną, 6-letni, że trzeba tutaj pomóc rodzinie i przekazujemy tą koszulkę wam do licytacji, więc licytujcie, karty w dłoń. Daję jeszcze może tatę na koniec, podsumuję, jesteśmy u was. Jak teraz samopoczucie po tej pomocy prawnej, po tym całym programie, po tym jakby medialnym uderzeniu na wasz dom? Jak się pan czuje w obecnej sytuacji? No już trochę lepiej, tak? Już całe ciśnienie zeszło. No bo to wiadomo, to jest stres, tak, związany z pismami, tak? Z niedoskonałym państwem przede wszystkim. Z niedoskonałym prawem i z z mechanicznym stosowaniem prawa, tak? Nie. Ludzie nie patrzą, którzy się zajmują tym prawem, nie patrzą na to, kto jest dłużnikiem, ile ma lat, jaka jest sytuacja, tylko po prostu wysyłają powiadomienia, wysyłają nakazy spłaty, doprowadzając ludzi do depresji, tak? Moja żona była załamana tym wszystkim. Kacper przede wszystkim bał się o swoje prezenty, tak, które dostał na pierwszą komunię, tak. Nie są to też tanie rzeczy, tak, bo dostał i tableta, i aparat cyfrowy. I... Czy to było państwo podejrzenia, czy komornik groził, czy by bank, że wam zabierał na przykład za zabawki, tego typu rzeczy? To znaczy, troszeczkę orientuję się w takich sytuacjach. Ja wiedziałem, że następnym krokiem firmy adwokackiej będzie zwrócenie się do firmy windykacyjnej, tak? Która na pewno na 100% by tu zapukała, tak? Nie spłacając tego długu, więc cała akcja, która została nagłośniona, no jest dla nas, po pierwsze, dla nas sukcesem, że nie będziemy musieli spłacać, tak? No bo już na dzień dzisiejszy wiemy, że nie będziemy musieli tego spłacać, tego długu. Zaczynali państwo z ulgą, bo zamieszanie, a wszystko dobrze, co się dobrze kończy, tak? Dokładnie, że tak. No błąd sądu i błąd notariuszy został naprawiony, tak. Dobra, idziemy tutaj w prawo do kolegi głównego, który bohaterem został. I akcja dotyczy też pomówień, więc to pomówieniom, oko masz podbite, ale to na lodowisku, tak? Powiedz, co się stało wczoraj. Tak. Wczoraj na górce upadłem. Na górce? Tak. I dzisiaj nie poszedłeś do szkoły, bo była telewizja, programy, męczą cię wszyscy od rana? Tak. Tak? Męczymy cię? Tak. Dobra, a cieszysz się, że rodzice załatwili całą sprawę i że będziesz mógł sobie normalnie funkcjonować, całe zamieszanie wokół twojej osoby się skończy i będziesz po wszystkim? Tak. Dobrze. Wyczerpująca odpowiedź, 3 razy tak. Dajemy mamę. Mama coś może powie na koniec. Może do ludzi, żeby walczyli o swoje, tak pan, tutaj pan Ikonowicz mówił, pani Małgosia, że tak jak państwo, no dostają państwo pismo, są na początku przerażeni, dużo osób się zamyka w sobie, zaczyna płacić te pieniądze, chociaż nie trzeba. Państwo zareagowali w dobrą stronę, odbili tą piłeczkę ping-pongową do pana Ikonowicza, pan Ikonowicz nagłośnił temat, ja przypadkowo zobaczyłem temat w mediach, zobaczyłem, że 9-letni chłopak, dług, więc mówię, kurczę, jak to możliwe, w ogóle nie jestem prawnikiem, ale jest to coś nielogicznego i dlatego państwu też jakby pomogłem, zapewniłem opiekę prawną, bezinteresownie, ale może no powie pani coś do ludzi. Jak to wszystko wyglądało i no chyba troszkę to ciśnienie u państwa teraz spadło po tych wszystkich pomocach, które państwo otrzymali. Znaczy teraz już jestem dużo więcej spokojniejsza, mogę przespać całą noc, wiem, że nic się nie stanie, że będę miała pomoc od ludzi, którzy są bardzo rzetelni, chcą mi pomóc i mojemu dziecku. Będę czuła się bezpieczniej, tak? I wszystkim polecam, żeby chodzili do prawników, do różnych instytucji, żeby nie bali się tego i czuli się bardziej bezpieczni, tak jak ja teraz z dzieckiem. No i może tym pozytywnym akcentem zakończymy tu z warszawskiego Grochowa. Pamiętajcie, walczcie o swoje, macie swoje prawa, jak coś przychodzi niepokojącego, to najpierw pójdźcie do specjalisty, dowiedzcie się, co z tym zrobić, a nie płaćcie, bo czasami nie warto i nie trzeba, co najważniejsze, płacić tych pieniędzy. Pozdrawiam serdecznie, akcja Stop Pomówieniom z Grochowa. Trzymajcie się. Akcja Stop Pomówieniom, za co kasło, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Przymusowe wakacje!
zabijanie za friko. Przyjąć się do walki, bo mamy rację, bo mamy rację, bo mamy rację.